There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area, the kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines, the blood veins of New York. Right now, there was a different set of moans and groans going on. Boss, Cornelius, there's Max Payne. He came, stole the capitalist. He killed him. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Przyszłością była grafika 3D PlayStation, nie, już nadchodzące powoli PlayStation 2 ugruntowały tą pozycję gier przeliczanych w czasie rzeczywistym i faktycznie w tamtym czasie technologia, która była stosowana w tych kolejnych grach, strasznie galopowała do przodu. Tam to były czasy, kiedy karty grafiki zmieniało się praktycznie, można było zmieniać co pół roku, ponieważ coraz wychodziły to nowe rzeczy, coraz silniejsze akceleratory. Było jeszcze gdzie tą moc projektową upchać. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że tak jak już mówiłem wielokrotnie, jest stagnacja na karcie sprzed dwóch lat. Spokojnie pograsz sobie w najnowsze tytuły. W ówczesnym czasie było to praktycznie niemożliwe. Dwa lata to już była cała era w historii gier, także na karcie sprzed dwóch lat nie było najmniejszych szans, żebyś odpalił te gry, które po tych dwóch latach się pojawiły. Także no, było to troszkę inaczej to wyglądało. Bardzo to galopowało do przodu. Muszę przyznać, że w tamtym czasie głównym dostawcą i oczywiście, jeżeli miał parki, no to wszyscy mieli te gry, ponieważ w ówczesnym czasie mieliśmy nagrywanie. Związane z nagrywaniem. Powielało się tą kopię dla każdego z Tarkin akurat w tamtym czasie nie kończył tych gier. To jest też znamienne, że on te gry kupował. To jest taka bolączka wielu graczy dzisiejszych. Kiedy kupujemy grę, nie kończymy jej, już kupujemy następną już grę, kolejną, nie kończymy poprzedniej. No Tarkin był właśnie tego typu człowiekiem, on kupował właściwie tam ze 3 gry na tydzień. Nie było szansy w ogóle, żeby to wszystko kupować. Ja w miarę wszystkie gry, które dostawałem w Tarkin. Podwójnej prędkości, chyba ile dobrze pamiętam, to był to Hewlett Packard. Podwójnej prędkości oznaczało, że płyta CD, nie płyta DVD, płyta CD w tym czasie już 700 megowa, zaraz powiem dlaczego w tym czasie, nagrywała się pół godziny. Kolejne przyspieszenia nagrywarek, czyli na przykład po czwórnej prędkości płyta nagrywała się 15 minut i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego powiedziałem, że płyty 700 mega? Ponieważ pierwsze płyty, które pojawiły się na rynku, miały wielkość 650 mega. Dopiero późniejsze płyty pokazały się w wielkości 700 mega i to są taki standard, który jest do dzisiaj, jeżeli ktoś używa płyt CD. Warto wspomnieć, że pojawiły się płyty z wielkością 800 mega. To były tak zwane 99, o ile dobrze pamiętam, ponieważ 700 tutaj nie chcę skłamać, miała chyba 70 do 70 minut muzyki, a 800 chyba do 99, jakoś tak to było. Ale to były bardzo rzadko spotykane te płyty, one często się nie nagrywały, to nie, żadna znana firma nie produkowała, znaczy takich znanych dużych firm nie produkowała tych płyt, to było produkowane przez jakieś tam SPR-y. Pierwszą moją nagrywarką, którą posiadałem niedługo po Andrzeju, była nagrywarka Philips, sześciokrotną prędkością. Niestety ta nagrywarka to był koszmar.
Jeżeli widzicie teraz obrazek na nagrywarki, to znaczy, że udało mi się gdzieś znaleźć screen i wam pokazać charakterystyczny taki czerwony przycisk. Wtedy nagrywarki jeszcze nie miały zabezpieczeń przed zniszczeniem płyty, czyli nie miały jakichś tam speedlinków, tych różnych buforów, które zapewniały, że nawet jeżeli z dysku ilość danych nie, w odpowiednim czasie nie zostanie przesłana na płytę, to płyta się upali. Nie, w tamtym czasie, jeżeli coś przeszkodziło w trakcie nagrywania, na przykład, nie wiem, dysk nie nadążył z przepływem danych, płyta już była do wyrzucenia, już nic się z tą płytą nie dało zrobić. Moja pierwsza nagrywarka, ten Philips, którą kupili moi rodzice za jakieś ciężkie pieniądze, też około 2000. Pamiętam, że to było, że ja mówię, tak, kupcie mi nagrywarkę, a tu będę handlował płytami w tamtym czasie, to powiadam wśród znajomych, że będę tutaj piratował wszystkie. Oczywiście to tak nie śmiało, chodziło tylko o to, żeby robić backupy sobie tych wszystkich, tego całego badziewia z komputera na płyty i oczywiście przegrywać gry od kolegów. I w sumie chyba nie zarobiłem ani grosza na tym nagrywaniu dla kogokolwiek tych płyt CD. W każdym razie, słuchajcie, ta płyta, nagrywarka, która do mnie przyszła, ona była w zestawie już z jedną czystą płytą, żeby sobie zobaczyć, jak się nagrywa. I to już pierwsza płyta, ona już się upaliła, źle się nagrała. Ogólnie Philips, ta nagrywarka, to był koszmar. I jedyne płyty, które można było na niej nagrywać, to były verbatimy. Esperanza, TEDx, Sony, jakakolwiek płyta byś do niej nie włożył, zawsze się upaliła na samym końcu i potem ona nie była do odtworzenia. Trzeba zwrócić uwagę, że płyta nie była do odtworzenia na żadnym innym CD-romie, z wyjątkiem mojej nagrywarki. Moja nagrywarka zawsze tą płytę czytała. Jednakże to był spory problem, ponieważ gry na przykład na takiej upalonej płyty nie działały. A na przykład takie zdjęcia, filmy, one się zawsze odczytywały na tej mojej nagrywarce, ale u nikogo innego. Także no można powiedzieć, że to było takie trochę na krótką metę rozwiązanie, no ponieważ komuś się chciał puścić płytę i już ten ktoś nie mógł tego odtworzyć. Także ta płyta to był totalny koszmar. Powiecie, no okej, ale ta płyta kosztuje ile tam, 20 groszy, co za problem? No właśnie nie, w tamtym czasie jedna płyta CD kosztowała 5, na samym początku kosztowała 10 zł. Jedna płyta kosztowała około 10 zł. I te wszystkie płyty były sprzedawane w pudełkach, które teraz kosztują. Płyta była w osobnym pudełku. Także były to dosyć duże koszty, 10 płyt 100 zł. Mówię o verbatimach, bo tam na przykład Esperance kosztowało... Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. Halting!
dinozaury. No jeżeli gra jest o dinozaurach, to już na pewno wiecie, że dinozaury muszą się pojawić. Oczywiście Velociraptor i T-Rex, które pisze, też były dostępne. Właściwie takie dwa takie kanoniczne. I don't know about this. What the hell? No i tak też było tutaj. Read. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. The whole building was rigged with explosives. The whole building was rigged with explosives. Zabieść
odnośnie grafiki, jeszcze jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała, świetna rzecz. Jeżeli oglądaliście jakieś seriale policyjne z lat 70. Starski Hutch, tam Adam 12 czy inne tego typu tytuły, charakterystycznym, z charakterystyczną sceną, nie też autorzy drogera namieścili u siebie, czyli jeżeli jedziemy szybko i wpadamy w zakręt, no to gacle nam odpadają i gdzieś tam się toczą. To było takie super, słuchajcie, tak mi się to podobało. Nie wiem, czy pierwszy raz to zobaczę, ale tak jak mówiłem, tak, to jeszcze jedna rzecz. Dla niektórych graczy Grandliner skończyła się sami. Przygotowali hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooten. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of the manic depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. Gameplay z YouTube'a, bo nie uda mi się go ukończyć. Niesamowite. Udało mi się utrzymać. Someone had left a letter on the counter. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagnidi was his usual self. All talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing you can count on, you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. There was a key on the shelf. Superfly, gdzie jechaliśmy takim, taką super furą, ale ona była bardzo podobna na zniszczenie, czy było gdzieś przemieść z jednego końca i coś takiego, właśnie ta fajna muzyczka chyba przebywała, taka funkowa. Naprawdę dobre. What the? Got him dead!
Someone had left a letter on the counter. There was a key on the shelf. Suddenly. Kapstenki po prostu w grach do dzisiaj są moją ulubioną częścią gry, kapstenki. Dlatego ja się cieszę, jak są ładnie wykonane kapstenki, wtedy jak powiedział, że kapstenki, to ja muszę w tą grę zagrać. I od Borka pożyczyłem sobie tego Raymana, może tych kapstenek nie było dużo, one wszystkie były liczone w czasie rzeczywistym, może nie były takie spektakularne jak, nie wiem, kapstenki z Gear Solid. Sprawdzały Rayman, bardzo przyjemna, bardzo taka sympatyczna, pozytywna gra, w którą bardzo fajnie mi się grało. Taki typowy platformer, których, tak jak mówiłem wcześniej, na PC-cie nigdy za dużo nie było, a Rayman był grą, która zdecydowanie wybijała się. Rayman, to nie miało w ogóle startu do Raymana, który był naprawdę wykonany fajnie. To jeszcze warto zwrócić uwagę, że też Rayman był jeszcze wykonany. Jeszcze mieli stare logo z takim łukiem w kształcie tęczy, o ile dobrze pamiętam. No i jeszcze im się chciało robić nowatorskie tytuły, a nie klepać cały czas tego samego. Go pamiętał i należy on do... Nie mogę powiedzieć, że do gier religijnych, w których tematyka jest religijna, ale nie jest to argument, czy być uczniem Jezusa. Jest to Requiem Avenged. Bardzo ciekawy tytuł. Niestety jego nadejście zostało jakby przyciągnięte przez... parę miesięcy wcześniej przez Half-Life i w tym samym roku przez inną grę, o której wam zaraz powiem po tym tytule. Requiem Avenging Angel było dosyć nowatorskim tytułem. Wcielaliśmy się w anioła, on dział się w jakichś tam wnętrzach, jakieś tam żyły, czy jakieś mało pulsujące, cały czas coś tam się działo w tym takiego miasta. Warto też uwagę, że tutaj nasz anioł posiadał mocy, które było to pokazywane jak w Jedi Knight dwójce, w Dark Forces 2 Jedi Knight, czyli mieliśmy na przykład skrzydła, dzięki jakieś pioruny z palców i tak dalej, mieliśmy światło, które rozświetlało najbliższe otoczenie i tak dalej, i tak dalej. Ale Requiem Avenging Angel powinno by zostać zapamiętane z innego chodzi mi oczywiście o Bullet Time. Gdy zapytam się, w jakiej grze pierwszy raz Bullet Time, i to jest błąd. Pierwszy raz Bullet Time pojawił się właśnie w grze Requiem Avenging Angel. On tutaj pierwszy raz był zastosowany, gdzie mogliśmy unikać w zwolnionym tempie. Avenging Angel wprowadza też, może to nie jest nowatorskie, bo to już było pokazane przy Half-Life'ie, ale oczywiście chodzi mi o nieliniowe poziomy, czyli dostawaliśmy ogromny poziom, między którym mogliśmy się przenosić, oczywiście doładowywały się kolejne części, mogliśmy swobodnie się poruszać, przechodzić do różnych części miasta i tam oczywiście mieliśmy... The bombs that destroyed all the stairs up to Lupino's office. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. It's never been this cold. Never ever. It's like the sky's falling. Yes, sir. It's the end of the world as we know it. And I don't feel fine. I don't feel anything. Not a thing. I'm freezing my butt off. Szkoda, bo naprawdę gra, tutaj warta uwagi. Ciekawą opinię, ciekawą
To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Pizza delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. Modyfikacji broni, czyli jakieś mody, żeby pistolet lepiej strzelał i tak dalej, kupowało się w różnych sklepach. Yo! Przeróżne części garderoby zwiększające nasze wytrzymałość, zwiększające naszą wytrzymałość, a więc kamieroka, no, don't shoot! You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, 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 the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay, okay, okay. Która też była nowatorska, ponieważ gra wzorem wcześniej omawianego Requiem przenosiliśmy się pomiędzy jakby poszczególnymi planszami, one się dogrywały osobno, ale mieliśmy dostęp do ogromnej partii tego miasta. Mogliśmy iść w dowolne miejsce. Natomiast to, co było nowością, to postacie poboczne, czyli NPC-ki, ponieważ nie każdy był do nas nastawiony wrogo. Mogliśmy podejść do postaci, schować broń i zareagować albo pozytywnie, albo negatywnie. Jeżeli zareagowaliśmy pozytywnie, coś tam ona tam odburknęła, jeżeli negatywnie, postać mogła się wkurzyć i nas zaatakować. Natomiast jeżeli podchodziliśmy do postaci od razu z wyciągniętą broń, spało albo z pistoletem, automatycznie one brały nas za wroga i atakowały. Tutaj wprowadzono jeszcze jedną fajną rzecz, mianowicie niektórych NPC-ków, jeżeli miało się odpowiednią ilość gotówki, można było werbować. I byli to nasi tacy pomocnicy, taki nasz support, który biegał za nami w momencie, kiedy zaczynała się strzelanina. Oni nam wtedy oczywiście pomagali, bo strzelali też do przeciwników. Wiem, że tego typu rozwiązanie długo w żadnej grze się nie pojawiło. Wtedy w Kingpinie było to pierwszy raz, o ile dobrze pamiętam. I tutaj też warto zwrócić uwagę na charakterystyczną muzykę w Kingpinie, którą muzykę stworzył zespół Cypress Hill. Tam było chyba 5 albo 6 kawałków, nie pamiętam dokładnie sekcji, ale to też pamiętam, że uczestniczył się w Kingpinie, doskonale pasował do tego klimatu Kingpina, do takiego grubu gantoli. Fajnie to się pasowało. Dzisiaj Kingpinę nawet parę osób wysłało, żeby nie zrobić z tego krapa. Thank you.
me. Open up. Let me in, quick. Not so fast. The password, John Wool. Okay, John Wool. All right. Come right in. It's a trap! It's pain! It's pain! Dlaczego? Może dlatego, że te kontrowersje związane z tą grą wymusiły na... Może wpuszczyły dużo sprzedaży, dużo wprowadzenia tych kasek, które może miały dostęp do walki hardware. Kolejny gra, kolejna gra i kolejny gra, którą sporo żeśmy grali, głównie na naszych lanowych posiedzeniach Borgiem i Jadikiem. Jest to gra, która zmienia na swoim pomieszczeniu. To jest gra, bo wyścigi zdanie zdecydowane w samochodzie. Hej! Cześć! New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyr-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious Mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. Taka broń, którą puszczało się za